Kiedyś zrobiłem szybki poradnik, jak uaktywnić z powrotem dźwięk AC3, bo może zdarzy się taka sytuacja, że po aktualizacji Windows 10 nie będziemy mieli dźwięku, tak jak teraz tutaj. Jak to zrobić, aby to zaczęło z powrotem działać? Jest taki myk, bo niestety Microsoft coś pozmieniał, pogrzebał w kodekach. Nie trzeba temu zaradzić. Wystarczy wejść w opcję tworzenia płyty lub innego tam nośnika. Biorę sobie Burn, a pod schodę sobie wybiorę jakiś tam na sztukę projekt sobie zrobię. No i trzeba troszeczkę pogrzebać cały czas na sztukę w ustawieniach, tak jak pokazuję. Jeszcze raz, czyli encoder settings, advance, zmienić tutaj opcję stereo na surround. Ok, jak teraz zrobię, żeby mi przeliczyło. Wyskoczy mi komunikat, że nie mam jakiegoś tam kodeka, no, tego kodeka, który właśnie odpowiada za dźwięk AC3. Jak widać, jest to opcja darmowa. Windows czasami potrafi nieźle namieszać swoimi aktualizacjami, więc warto o tym pamiętać, że jeżeli nam coś się stanie po jakiejś aktualizacji, no to szczególnie z dźwiękiem trzeba zrobić ten Mac. Mac podaje inne rozwiązanie poprzez wyeksportowanie do MP4. No ale generalnie nie zawsze to działa. Tutaj już jest opcja sprawdzona i zobaczymy, jak uruchomimy ponownie program, czy nam to z powrotem zadziała. Jeżeli teraz wrzucę nagranie, powinniśmy z powrotem dźwięk. Pamiętajcie o tym, Windows 10 potrafi mieszać. To wszystko, dzięki, na razie.